Siema. Rozrzewka wielu biegaczy nie zmieniła się od czasu podstawówki. Dzisiaj pokażemy Wam, jak rozgrzewają się profesjonaliści. Ok, pierwszym ćwiczeniem, od jakiego zawsze zaczynamy, jest isometric lunge hold. Po prostu trzymamy pozycję wykroku, gdzie mniej więcej zachowujemy kąt 90 stopni w nodze przedniej i około 90 lub kąt rozwarty w nodze tylnej. Trzymamy mniej więcej 20-30 sekund. Możemy unieść piętę, żeby troszkę utrudnić. Jak widzicie, noga mi się już trzęsie. Potrzeba tutaj troszkę stabilizacji, no i dogrzewam nasze łydy. Ok, potem oczywiście druga noga, ale przechodząc już do drugiego ćwiczenia, unosimy nogę do góry i trzymamy, aktywizując nasze zginacze bioder. Możemy najpierw zrobić jedną nogę, dwa ćwiczenia, żeby ją troszkę zajechać, bo 20 sekund czasu pod napięciem to często jest nic, ale jak już zrobimy 40 sekund na jedną nogę od razu, to już możemy poczuć jakieś zmęczenie. Ok, druga noga. Chwilę w poprzedniej pozycji, dosłownie 5-10 sekund. Unosimy piętę do góry. Możemy sobie utrudnić, idąc troszkę dalej. Ok, minęło mniej więcej 20 sekund. Teraz podchodzimy do ściany. Ustawiając się przy ścianie, ustawiamy kolano przy kolanie, nogę od ściany lekko odwodzimy do boku, pychając ją w naszą ścianę. W tej nodze pychamy mocno przód stopy w podłoże, lekko jesteśmy pochyleni i tutaj aktywizujemy sobie stabilizatory naszej miednicy. I tu zapewniam Was, że po 10 sekundach już poczujecie, że ten pośladek się troszkę męczy. Jeśli przyjmiecie dobrą pozycję, to poczujecie zarówno jeden, jak i drugi poślad. Ok, druga nóżka. Tak samo ustawiamy się. Chwilę czekamy. Super będzie, kiedy wepniecie jeszcze dużego palucha i postawę pierwszej kości śródstopia w ziemię. Zobaczycie, że to może być czasami game changer. Nagle zaczniecie czuć pośladki. Ok. Przechodząc dalej ku mobilizacjom, skorzystamy z jaskółki, gdzie izometrycznie będziemy musieli trzymać mięśniami tyłu uda napięcie i będziemy mobilizowali biodra, pochylając się do przodu. 4-5 sztuk. I druga nóżka. Jeśli nie możecie złapać równowagi, przytrzymajcie się barierki, ściany. 4 i 5. Jaskółkę zawsze możemy utrudnić poprzez wprowadzenie rotacji na biodrach, otwierając i zamykając je. To już jest ćwiczenie dla bardziej zaawansowanych. I tu również nie będzie problemu, kiedy podejdziemy do ściany, oprzemy się, przejdziemy do tej jaskółki i wykonamy to samo ćwiczenie. Jeśli chcemy bardziej się skupić na pośladkach, biodrach, to będzie super rozwiązanie. Ok. Mobilizacja. Pierwsze, the world's greatest stretch. Kładziemy rękę obok naszej nogi. Rozciągamy zginacze bioder, przednią taśmę i rotujemy się. Tu chowamy się i znowu rotujemy. Wykonujemy kilka ruchów. Ta rozrzewka ma być przede wszystkim, tak jak wspomniałem, szybka i też intensywna. Druga strona. Jeśli czujemy większe napięcie ze strony lędźwi, odcinka piersiowego, szyi, możemy skorzystać z ćwiczenia Federson Curl, po którym przejdziemy sobie do dynamicznego rozciągania. Możemy dodać zawsze rozciąganie przodu uda.
z lekką izometrią, czyli intencją prostowania nogi. A jeśli jesteśmy odważni, to dotykając stopy. Okay. Druga strona. Małe zmiany w popularnych ćwiczeniach mogą nas niesamowicie zmęczyć lub bardzo dobrze rozgrzać. Jak widzicie, mi jest ciężko złapać równowagę, ale daję radę. Ok, dynamiczne rozciąganie. Na początku skłony na prostych plecach, proste nogi. Opieramy piętę, palcami idziemy do góry. 4-5 sztuk na stronę. Dalej biodra, wymachy, nóg do przodu. Z większym skrętem. Skrętem na boki i wymachem. Ok, przechodząc do potencjacji, czyli dynamicznego rodzaju rozrzewki, możemy przejść do pogo jumpsów, czyli zwykłych, luźnych podskoków. Na początku będąc taką rozlazłą sprężyną, czyli mocno działają biodra, kolana, stawy skokowe, ale jest to zawsze mało intensywne jak na razie. Na początek pamiętamy, że intensyfikujemy tą rozrzewkę, żeby od razu nie wyjść na wysoki pułap. Utrudniając, usztywniamy bardziej biodra, mocniej aktywizujemy stawy skokowe. I do tyłu. Chwilkę przerwy, odpoczynku do naszych łydek. I teraz jedna noga na boki. Crossover pogo jumps. Do przodu. Do tyłu. ...15-20 skoków. I druga nóżka. Ok, nasze tkanki rozgrzane. Więc musimy teraz zaktywować układ nerwowy. Pierwsze co? Counter movement jump. Samo zejście do pozycji atletycznej. Dynamicznie chcemy zeskoczyć. I kolejną opcją szybkie zejście i wyskok do góry. I lądowanie w tej samej pozycji. Ok. Zakończyliśmy ogólną część rozrzewki. Następnie przechodzimy do specyficznej formy rozrzewki, którą wykorzystujemy u biegaczy na każdym dystansie. Progresja do skipu A. Na początku unosimy wysoko kolano i przeskakujemy. Skupiamy się na tym, żeby mieć jakąkolwiek fazę lotu i płasko wylądować na podłożu. Kolejny skip. Pół skip, czyli jedna, druga A. Przebieramy nóżkami troszkę żławiej i również płasko lądujemy na podłożu. Progresując jedną, drugą A, cały skip A, high knees. Nic się nie zmienia oprócz wysokości kolana. Zmieniając troszkę nasz skip, ułożenie nóg, korzystamy ze skipu D, gdzie mocniej zaakcentujemy napięcie na tyłu uda. Skip D. Przeszliśmy przez całą rozrzewkę i akcentując już zakończenie tej rozrzewki, intensyfikując ją jeszcze bardziej, przechodzimy do przebieżek. Jedziemy.